Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby prosić za tych, którzy doświadczają choroby i cierpienia. Stajemy, moi drodzy, razem z Wami, prosząc o łaskę zdrowia, o potrzebne siły. To nie jest czas i miejsce, żeby gdzieś przywoływać jakieś górnolotne teorie, bo to jest ta tajemnica, która wymaga od nas pokory. Ale jednocześnie stajemy jako ci, którzy chcą ją umocnić tajemnicą wiary, tak jak ten ojciec. Chcemy zawołać wierzę, zarać memu niedowiarstwu. Pomóż, bo to przyprowadziłem moje dziecko. Pan Bóg mówi, ja jestem. Bądź tym, który nie zwątpi w tę obecność. Bądź tym, który będzie potrafił przyjąć tę obecność, a ja napełnię ciebie, twoje życie, te tajemnice, których doświadczasz, swoją mocą, która przyniesie moje owoce, których nie jesteśmy w stanie rozeznać do końca. Każdy pyta dlaczego. Na to nie mam odpowiedzi. Po ludzku. Przywołuję tutaj wybitnego filozofa i pisarza francuskiego, Paula Claudela, nawróconego w Lourdes. I on powiedział, Pan Jezus nie dał odpowiedzi na pytanie o cierpienie i nie zniósł go po zmartwychwstaniu, ale w tym cierpieniu uczestniczył jako Bóg człowiek i to musi wystarczyć. Drugim źródłem, które mi pomaga, żeby na przykład wytłumaczyć sens śmierci dziecka, bo bardzo często tutaj anioł śmierci przechodzi przez szpital, jak wszędzie, to jest rozmowa świętej Faustyny z Panem Jezusem. Ona pisze o tym w swoim dzienniczku. Pytała, leżąc na prądniku w szpitalu, Jezu, jesteś miłością, objawiasz miłosierdzie, dlaczego cierpią, umierają dzieci? I tam napisała, jakby w takiej swojej relacji, że Jezus miał bardzo smutny wygląd twarzy, nawet łzy w oczach, był wyraźnie wzruszony i odpowiedział krótko, bo one jeszcze utrzymują świat w istnieniu. Jesteśmy w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Międzyleśl. Klinika gastroenterologii jest wysokospecjalistyczną jednostką, bo przyjmujemy dzieci z całej Polski z najcięższymi schorzeniami. Myślę, że dzieci czekały od rana. Naprawdę to jest coś wspaniałego, takie pocieszenie duchowe, wsparcie dla tych bardzo chorych dzieci. Ja myślę, że dużą rolę odgrywa dostępna kaplica, która jest na dole i tak wspaniały ksiądz Jacek. Nie widziałam, żeby ktoś odszedł od niego niezadowolony lub niepocieszony. Tak dużo daje ciepła i wsparcia tym rodzicom. Jest to dla rodziców bardzo potrzebne. Są sytuacje bardzo ciężkie przed operacjami, po operacjach, ale i zwykłe schorzenia. I to wsparcie i taki dobry gest, miły, jakim jest tutaj właśnie ta opieka duchowa i możliwość uczestniczenia w mszy, ale i dla nas takie wsparcie, dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla całego personelu, że mamy w każdej chwili, w trudnych sytuacjach możemy i tam pójść, uklęknąć, pomodlić się, za naszych chorych również, bo wielokrotnie to robimy. Jest to bardzo dużo dla nas wszystkich. Dziękuję za modlitwę wszystkich dzieci. W imieniu wszystkich dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka. Proszę cię serdecznie, naprawdę. Wow, dzięki. Nie bój się, ty ciemno jeść, tata się rękę prowadzi, mię.